Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest to dla mnie nowe doświadczenie występować przed tak dużą publicznością. Raczej w sądzie jesteśmy w mniejszym gronie. Postaram się również Państwa nie zanudzić dzisiejszym wykładem, ponieważ o pożyczkach i kredytach można mówić trochę nudno. I będę się wspierała faktycznie przykładami życia wziętymi, bo takie chyba są najbardziej adekwatne do tego tematu. I pozwolą też spojrzeć na to, że jednak te problemy faktycznie mogą dotyczyć nas wszystkich na każdym kroku. I mam nadzieję, że ten wykład pozwoli Państwu uniknąć problemów, ale jeśli nie, to zapraszam potem do kontaktu. Zaczniemy może od porównania. Ja nie wiem, czy umiem tym... O dobra, zmieniło się. Pożyczka a kredyt, bo to są dwie różne instytucje i tak nie będę Państwa zanudzać naprawdę teoriami z kodeksu. Jaka jest różnica? Pożyczka jest to umowa stypizowana w kodeksie cywilnym, kredyt jest uregulowany w prawie bankowym. Pożyczki udzielają instytucje, które niekoniecznie są bankami, tak? Jak na przykład tak zwane chwilówki, o których chyba wszyscy wiemy, znamy. Nie będę może tutaj z nazwy wymieniać tych wszystkich instytucji. Na czym polegają chwilówki? Chwilówkę można pozyskać dzwoniąc pod wskazany numer, wysyłając SMS-a albo maila. Charakteryzuje się tym, że w bardzo krótkim czasie przychodzi agent do domu i wypłaca nam wnioskowaną kwotę. Właściwie nie jesteśmy weryfikowani pod kątem zdolności kredytowej, tego czy jesteśmy w stanie spłacić tą pożyczkę, czy mamy na to środki. A z doświadczenia zawodowego powiem Państwu, że czasami kończą się takie wnioski z sprawami karnymi, ponieważ ludzie nie są przeuczeni ani poinformowani o konsekwencjach oświadczenia nieprawdy w takich wnioskach. Potem właśnie mamy sprawy karne o oszustwo. Czym się charakteryzują jeszcze chwilówki? Chwilówki charakteryzują się również wysokimi kosztami zwrotu, ponieważ bardzo często ludzie zwracają się o pożyczkę, chwilówkę na 500 zł, a kwotę, którą muszą spłacić, to jest na przykład 1500 zł. Wynika ona z wszystkich prowizji, opłat dodatkowych, które ta instytucja sobie pobiera. A instytucją tą jest parabank. Nie jest to bank, jest to instytucja finansowa, która nie działa na podstawie przepisów prawa bankowego, dlatego wachlarz możliwości, który jest związany z jej działaniami, jest dużo szerszy i mniej sformalizowany. Parabanki nie podlegają pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy pod KNF, który rozlicza banki. Dlatego zwracam szczególną uwagę na zawieranie, zadłużanie się w takich instytucjach, które nie są właśnie bankami czy skokami nawet. Pewnie się Państwo spotkaliście z taką instytucją jak BIK. Jest to Biuro Informacji Kredytowej i każdy bank właśnie korzysta z naszej historii kredytowej, na którą składają się tak zaciągane pożyczki, kredyty, czy nawet opłaty za media, jak telefony, internet, czy na przykład raty. Raty również widnieją w tej historii BIK-u i możemy ją sobie tworzyć. Pozytywnie lub negatywnie. Pozytywnie, czyli dostajemy takie punkciki za terminową spłatę, za regulowanie swoich bieżących zobowiązań, ale również negatywnie, czyli mamy niekorzystną historię kredytową ujawnioną w BIK-u, polegającą na tym, że się spóźniamy z zapłatą jakichś raty rachunku lub w ciągu krótkiego okresu czasu na przykład zwracamy się o kilka zapytań o udzielenie kredytu lub pożyczki w instytucjach kredytowych. Te zapytania obniżają naszą zdolność kredytową i instytucje takie jak banki sprawdzają tą naszą zdolność kredytową właśnie przez BIK. Parabanki czy inne podmioty jak chwilówki takich rzeczy nie robią. Tematem naszego dzisiejszego tutaj spotkania miała być wyjście ze spirali zadłużenia. Spiralą zadłużenia nazywamy sytuację, w której zaciągamy kolejne zobowiązania kredytowe, żeby spłacić kolejne, poprzednie. Jest to niestety tylko gromadzenie jeszcze większego zadłużenia, a wynika to z tego, że każdy kolejny kredyt ma swoje oprocentowanie, swoje opłaty administracyjne, dodatkowe koszty, więc to nasze zadłużenie wzrasta.
chciałabym przejść tutaj od razu do kwestii technicznej. Co zrobić przed zadłużeniem się? Kwestie techniczne, czyli w pierwszym punkcie zaczęłabym od wiarygodności pożyczkodawcy, czyli to, co powiedziałam przy okazji parabanków. Odradzałabym zaciąganie zadłużeń przez właśnie instytucje, które nie są przez nas zweryfikowane, które nie są nadzorowane przez KNF, dlatego że po pierwsze koszty takich pożyczek i kredytów są kilkukrotnie większe niż w bankach i niestety umowy te na 99% zawierają zapisy niekorzystne dla państwa, dla nas jako pożyczkobiorców. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy ją dokładnie przeczytać, o czym tu pani poseł mówiła, i tak faktycznie jest. Chociaż ja dzisiaj nie przeczytałam umowy, którą mówiłam przeczytać, ale szef bez butów wchodzi, zwracam na to uwagę. Szanowni Państwo, nie bójmy się czytać tych umów. Wiem to nawet z doświadczenia mojej pracy w kancelarii, kiedy jadę klientom do umowy, do przeczytania umowy o świadczenie usług prawnych, państwo podpisujecie ją od razu. A gdybym ja tam napisała, nie mówię, że tak robię, tak? Ale ja albo inne podmioty, tam będzie z wejściem na przykład. Dochodzenie należności z wejściem jest bardzo proste, a państwo nie czytając tego, co podpisujecie, możecie się narazić na odpowiedzialność za dług, którego nie chcieliście wziąć, albo na warunki tego kredytu, które wam naprawdę nie odpowiadają i nie musicie się na to zgadzać przede wszystkim. Więc nie bójmy się czytać, miejmy ten czas na to, żeby zapoznać się z treścią dokumentów, które podpisujemy, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości. I zwracam tu uwagę na przykład na przeliczanie kosztów, bo to, że ktoś nam powie, że jest 0%, to nie znaczy, że tak jest. Dlatego nie bójmy się pytać i na przykład negocjować umowy, którą mamy podpisać. Źródłami długów, które nas obciążają tutaj wszystkich, tak? No w pierwszej kolejności zaległości w spłatach kredytów, pożyczek, opłaty za media, typu czynsz, typu prąd, gaz, telefon, alimenty. Uzupełniłam je tutaj dlatego, że zaraz Państwo zobaczycie, że inaczej jest ściągalność na podstawie alimentów oraz opłaty za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki. Chciałabym Państwu też wskazać pokrótce, jak można z długów wyjść i od czego zacząć. Gdy okaże się, że spłata długów jest trudna lub wręcz niemożliwa, warto mieć świadomość, że najgorsze, co możemy zrobić, to jest bezczynność. Dlaczego? Unikanie wierzycieli, choć może doraźnie zwiększyć komfort psychiczny i na chwilę tematu nie ma, jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Bardzo często przejawiając aktywność i otwarcie rozmawiając o swoich problemach, udaje się wypracować kompromisy ułatwiające spłatę długów. I drodzy Państwo, to powiem też z doświadczenia, tak naprawdę jest. Czy do mnie się zgłaszają ludzie, którzy już to zadłużenie mają? Czy się zgłaszają wierzyciele, tak? Najlepsze, najszybsze, najprostsze rozwiązanie to jest rozmowa. Czy i rozmawiamy, czy to jest bank, czy to jest pożyczkodawca, czy to jest jakiś inny wierzyciel, czy to jest komornik. To nam nigdy nie zaszkodzi, a może bardzo pomóc. Chciałabym też zwrócić uwagę na problem, bo to też jest wiem z doświadczenia, nieodbierania korespondencji listów polecanych przychodzących sądów, organów i komorników. Proszę Państwa, chciałabym tutaj wyraźnie powiedzieć, nieodebrana korespondencja, ona jest ze skutkiem doręczenia. I potem w sądach mamy wyroki zaoczne, w których Państwo dłużnicy uważając, że jeżeli listu nie odbiorą, to tematu nie ma. No niestety się tak nie zdarza, a często dłużnicy orientują się, że mają się wtedy puka komornik, albo nie mogą pobrać pieniędzy z konta, bo ono jest zablokowane przez komornika. Więc jeżeli przychodzi do Państwa korespondencja z sądu czy z innych instytucji, należy ją odebrać, przeczytać i coś z nią dalej zrobić. Na pewno nie można jej wsadzić do szuflady, a nie daj Boże wrzucić do kosza, bo potem prawnicy nie mogą odtworzyć problemu i Państwu pomóc po prostu, tak? Jest to no, utrudnione. Dlatego zwracam uwagę na tę kwestię, że nawet jeśli Państwo nie braliście kredytu i wiecie, że Was to nie dotyczy, to musicie wiedzieć, jeśli ktoś do Was coś pisze, żeby podjąć skuteczne działania obronne. A zaraz powiem dlaczego.
Teraz pokrótce chciałam wskazać, jak spłacić długi można, tak? Zaczynając od analizy struktury zadłużenia, czyli zrobienia bazy tych zadłużeń. Ograniczenie zadłużeń, czyli po prostu nie pobieranie kolejnych pożyczek kredytów, ale również na przykład spłata karty kredytowej, która nas również obciąża. Przejrzenie dokumentów. Musimy je mieć, żeby je móc przejrzeć, ale to jest też punkt wyjścia. Kontakt z ekspertami, czyli zapraszam do kancelarii radcowskiej, adwokackiej. Mamy instytucje pomocy, nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. Czy w Gorlicach mamy również miejskiego rzecznika praw konsumentów. Więc drodzy Państwo, nie bójcie się pytać, bo jest bardzo dużo podmiotów, które może Wam pomóc. Nawet myślę tutaj, współpracując tak, z naszym bankiem spółdzielczym w Bieczu, panie i pracownicy tam pracujący również udzielą Wam odpowiedzi na pytania lub pomogą, doradzą, co można zrobić, bo najlepiej pytać o źródła. Porozumienie z wierzycielami, czyli to, co mówiłam, rozmowa. Zawsze można dogadać się po prostu, co będzie skutkowało na przykład obniżeniem zadłużenia, korzystniejszym rozłożeniem na raty lub po prostu niewygenerowaniem jeszcze większych problemów. Na końcu oczywiście opracowanie planu spłaty, który pozwoli jakby zakończyć zadłużenie. Jak spłacić długi z tytułu kredytu lub pożyczki? To też bardzo pokrótce, drodzy Państwo. Mamy coś takiego jak restrukturyzacja zadłużenia, tak? Czyli na przykład możliwość konsolidacji długów, zaciągnięcia kredytu nad celem spłaty wcześniejszych zadłużeń, co też jest dla dłużników czasami korzystniejsze, bo nie generuje większego obciążenia, jest to tylko jedno na korzystniejszych warunkach. Czy refinansowanie kredytu? Takie instytucje jak banki umożliwiają korzystanie z takich rozwiązań. Kolejno chciałam Państwu wskazać, jak wyjść z długów komorniczych. Komornik też człowiek, to też z doświadczenia mojego zawodowego, taka ich praca, że oni muszą tą wierzytelność zgłoszoną ściągnąć, tak? Ale on to nie jest zło wcielone, ten komornik. I on również idzie dłużnikom na rękę, tylko trzeba z nim rozmawiać. Mam klientów, którzy mają kontakt z klientami od 12 lat wynikający z zadłużenia alimentacyjnego, a mam takich, którzy gdzieś tam przez przypadek zajęli konto, chociaż nie powinni. I z każdej sytuacji jesteśmy w stanie wypracować jakieś wyjście korzystne dla obu stron. Wyjście z długów komorniczych jest o tyle utrudnione, że jakby komornik utrzymuje się z wierzytelności i ze ściągalności tych długów. Nie zawsze może mu być na rękę, żeby Państwo na przykład się pospłacili, bo będzie miał te koszty swoje mniejsze, ale też jest to jakby możliwe. Chciałam też Państwu tutaj przy okazji zwrócić uwagę, jak w ogóle wygląda egzekucja komornicza. Mam nadzieję, że nigdy Państwo nie będą dotknięci taką instytucją, ale żebyście mieli świadomość. Komornik może zająć w bardzo prosty sposób emeryturę. Czyli kieruje się pismo do ZUS-u bądź KRUS-u, wie, ile Państwo tej emerytury pobierać i po prostu ją zajmuje. Państwo na skutek tego zajęcia otrzymujecie mniejszą kwotę emerytury. Komornik może również, jeśli Państwo macie, zająć rachunek bankowy. Również to jest dla niego bardzo prosto czynność do zrobienia, ponieważ korzysta z różnych systemów, zgłasza pod danych danej osoby zapytanie i dostaje całą listę wszystkich rachunków, które Państwo macie z ich wysokościami i po prostu zajmuje rachunek bankowy, co kończy się tym, że chcecie Państwo zapłacić w sklepie albo wyciągnąć pieniądze z bankomatu i się okazuje, że nie możecie. Komornik może również wykorzystać egzekucję z ruchomości, czyli przychodzi do Was do domu, mieszkania i sprawdza, co macie cennego. Telewizor, komputer, sprzęty. Zdarzało się z doniesień medialnych, że były to również pomoce dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że to są odosobnione przypadki. Nie jestem w stanie stwierdzić, z czego to wynika, ale myślę, że to wypadki były. Oraz egzekucja z nieruchomości. To też są słynne tematy medialne, że Państwo podpisują jakąś niekorzystną dla siebie umowę na jakiś straszny procent, tracą nieruchomość, czyli dach nad głową. Dlatego wracam do punktu wcześniejszego o czytaniu umów ze szczególnym uwzględnieniem warunków, jakie się Państwo decydujecie
zadłużyć. Chciałabym również przy okazji wspomnieć o dziedziczeniu długów. Drodzy Państwo, to też z mojego doświadczenia zawodowego. To nie jest tak, że Państwo macie dług, rodzina o tym nie wie i on potem cudownie znika. Bo tak nie jest. Dziedziczymy i aktywa, i pasywa. W związku z czym, jeśli babcia ma dług i nie powie rodzinie, tak? Po czym nie zostawi testamentu, mamy dziedziczenie ustawowe, Państwo przy okazji dowiedzą się o tym długu, no jak już babcia nie będzie z nami, w momencie zapukania komornika. I to nie jest fajna sytuacja, odkręcanie takich rzeczy, aczkolwiek to się zdarza i ja też takie sprawy niestety prowadzę. Dlatego zwracam uwagę, że dziedziczymy nie tylko aktywa, ale również pasywa. Jest kilka możliwości uniknięcia tego. Zwracam uwagę, że jeśli Państwo już jesteście zdecydowani i chcecie zawrzeć umowę kredytu, na przykład w banku, to korzystajcie z ubezpieczenia tych kredytów. Ponieważ wtedy, gdyby coś się Państwu stało, nie spłacicie tego kredytu, to ubezpieczenie pokryje po prostu ten dług i nie wejdzie on wtedy w masę spadkową. Masa spadkowa nie obejmuje tylko wartości materialnych kapitału, ale także dziedziczy się długi i wszystkie zobowiązania spadkodawcy. Do masy spadkowej zalicza się więc także wierzytelności, które wynikają ze stosunków umownych, bezpodstawnego wzbogacenia się oraz czynów niedozwolonych. A slajd ten jest po to, żeby dać też Państwu informację taką, że na przykład zawarcie umowy na telefon komórkowy i Państwa śmierć nie oznacza, że ta umowa jakby się rozpływa, tylko Państwa spadkobiercy będą musieli pokryć na przykład koszty rat urządzenia, na które przy okazji tej umowy było to zawarte. Chciałabym też wspomnieć przy okazji tego tematu, iż jeśli już jest naprawdę źle i nasze zobowiązania przewyższają nasze możliwości i materiał, którym dysponujemy, w Polsce jest taka instytucja jak upadłość konsumencka. Ja się nią nie zajmuję, od razu mówię, ale jest taka możliwość, my w naszych Gorlicach prowadząc takie postępowania. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że kiedy po prostu rzeczywistość nas zaskoczy, tak? I nie jesteśmy w stanie już reagować, bo zdrowie nam podupadło, firmę musieliśmy zamknąć, to jest to dobre rozwiązanie i tak bardzo to spłycając powoduje końcowo umorzenie tych naszych zobowiązań, więc wtedy nie ma zobowiązania, więc nie pozostawiacie Państwo po sobie do zliczenia na przykład długów. Przygotowując się do tego wystąpienia, natknęłam się na taką informację, iż emeryci są jedną z najbardziej zadłużonych grup w Polsce. Wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę wysokość świadczeń, które Państwo pobieracie i które, no ja się nie oszukuję, pewnie emerytury w ogóle nie dostanę za te parę lat. Dwa, wysokie koszty życia w naszym kraju. Tutaj też już dzisiaj padła wysoka inflacja, koszty ceny żywności i tak dalej. Więc wcale mnie to nie dziwi, że emeryci są bardzo zadłużoną grupą, aczkolwiek dzisiaj przy porannej prostówce widziałam nagłówek, że zadłużenie emerytów się zmniejszyło. Więc to jest chyba pozytywny tutaj odbiór. Chciałam jeszcze wrócić do tych zadłużeń komorniczych, tak? Żeby Państwo wiedzieliście, jeśli już macie albo macie perspektywę takich spraw, to nie jest tak, że komornik zabierze Państwu całą emeryturę, tak, którą Państwo pobieracie. Tutaj wysokość, którą komornik może zająć, jest uzależniona też od roku i od różnych wskaźników. W 2022 jest to 25% emerytury, kiedy Państwa zaległość wynika z kredytu, pożyczki lub opłat za media. Alimenty mają już zupełnie inny próg, bo jest to 60%. Czyli 60% komornik może zabrać, żeby spłacić dług z alimentów. Jeszcze mamy 50% emerytury przy opłatach za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki. To są sytuacje, kiedy Państwo na przykład nie mieliście ubezpieczenia. Podstawa prawna to jest artykuł 140 ustawy o emeryturach i rentach, żeby tutaj nie być gołosłowną.
Oraz chciałam też zwrócić uwagę na to, co jest zwolnione z zajęcia komorniczego i czego komornik absolutnie zająć nie może. Jest to świadczenie alimentacyjne, świadczenie pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie o wsparciu, tak zwane bycikowe. Tego komornik zabrać nie może. Tutaj przygotowałam również, znalazłam na internecie taką tabelę, która się nie wyświetla. Okay. Tabela pokazywała, ile państwo na przykład może komornik zabrać, ile państwo zostanie przy świadczeniu 1800 zł brutto, czyli emerytura 1638, kwota wolna jest 916 zł, czyli kwota dla dłużnika, która zostanie po potrąceniu komorniczym, to jest 1188 i komornik może wtedy zabrać 450 zł. No nie wyświetlać. Dobrze, to teraz przejdziemy do kwestii technicznych. Czego uniknąć, aby niepotrzebnie się nie zadłużać? I tutaj miałam burzę mózgów z moimi znajomymi, żebym niczego nie przeoczyła, ale już wiem, że przeoczyłam właśnie te SMS-y, które przychodzą do wszystkich. Szanowni Państwo, spotkania sponsorskie, tak zwane pokazy, kołdry, garnki i tym podobne rzeczy. Zwracam uwagę, że w najlepiej na takie pokazy nie chodzić, dlatego że Państwo, którzy sprzedają te rzeczy, są przeszkoleni po to, żeby wcisnąć wszystko wszystkim, czy to Wam jest potrzebne, czy nie. Są to umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa. Wprowadzenie jest w błąd, praktycznie nie widziałam jeszcze umowy, żeby nie wprowadzała w błąd. Bardzo duże koszty. Tutaj mam zapisany kazus babci Kuby, ponieważ nie tak dawno dzwonił do mnie mój znajomy, którego babcia na całe szczęście zwróciła z takiego pokazu i przyznała się, co zrobiła. I zachowała trzeźwość umysłu, ponieważ kupiła jakieś urządzenie, które miało chyba oczyszczać powietrze. Miało kosztować 5000 zł. Zgodziła się, podpisała, zabrała ze sobą, przyszła do domu, przeliczyła koszty. Okazało się, że koszty, które ona spłaci na koniec, to będzie 15000 zł. Trzy razy tyle, ile Państwo na miejscu jej ją zapewniali, że to będzie. I odstąpienie od umowy. Zawsze. Nie ma takiej umowy, do której odstąpić nie można, a już w szczególności poza lokalem przedsiębiorstwa czy zawieranej na odległość. Więc jeśli już pójdziecie na taki pokaz i dostaniecie dokumenty, w których będzie przekreślone, że nie możecie skorzystać z instytucji odstąpienia od umowy lub ktoś Wam taką informację poda bezpośrednio w trakcie pokazu lub telefonicznie, jest to nieprawda. Macie możliwość odstąpienia od umowy i należy jak najszybciej to zrobić. Drugą taką sytuacją, w których różne rzeczy też się wydarzają, są te oferty telefoniczne. Zawieranie umów przez telefon, dzwoni na przykład pani o zmianę umowy telefonicznej, prądu, gazu, a kurier przynosi umowę, której nikt oczywiście nie czyta, bo kurier nie ma czasu, państwo też nie macie okularów, więc podpisujecie, po czym się okazuje, że na przykład zmieniliście totalnie operatora, a koszty są kilkukrotnie wyższe niż do tej pory podmiotu, którego mieliście umowę. Więc również odradzam zgadzanie się na cokolwiek przez telefon. Kolejno chciałam zwrócić uwagę na sytuację. Państwa dowód jest Waszą własnością i nigdy nikomu nie możecie go dać, użyczyć, skserować, zrobić zdjęcie lub cokolwiek z nim zrobić. Dlatego, że ktoś potem, i to nie są odosobnione przypadki, średnio raz na kwartał mi się taka sprawa zdarza, że przy okazji jakichś zakupów na raty, czy właśnie pokazu, ktoś zrobił zdjęcie albo skserował czyjś dowód i wziął sobie na to pożyczkę, a Państwo potem dostajecie wezwanie do zapłaty. Dlatego dowód jest świętością i jeśli zgubicie, zapodziejecie albo coś takiego się wydarzy, to proszę bardzo od razu iść do gminy, zastrzec ten dowód i albo powiedzieć, że po prostu go zgubiliście i wyrobić nowy, żeby nie narażać się na odpowiedzialność za czyjeś długi. Kolejno chciałam też wskazać na tak zwane oszustwa na wnuczka, policjanta, żołnierza, pracownika banku. Też nieodosobione przypadki, do mojej teściowej jakieś dwa lata temu dzwonił pan,
podając się za wnuczkę, teściowa powiedziała imię, więc oczywiście przytaknął i że ma jakieś problemy, bo właśnie wjechał w samochód jakiś, potrzebuje tam kwoty 25 tysięcy. Drodzy Państwo, nigdy się na to nie dajcie nabrać, najlepiej od razu składać słuchawkę. Zwracam uwagę, dlatego że jak ja się wtedy kontaktowałam z naszą policją, oni powiedzieli, że znają temat, bo oni działają na jednym terenie. Więc jeśli u kogoś taki telefon miał miejsce, z dużym prawdopodobieństwem gdzieś on jeszcze na naszym terenie się wydarza. Z doświadczenia również zawodowego, na wnuczka to był ten pierwszy przykład. Na policjanta, żołnierza, proszę Państwa, zdarzają się takie przypadki nawet tutaj u nas, za pośrednictwem nawiązywania znajomości przez internet, szczególnie kobiety z mężczyznami. I miałam do czynienia kilkukrotnie, kiedy panie zostały zmanipulowane i oszukane przez program komputerowy gdzieś z dalekich krajów zagranicznych, podszywający się właśnie pod na przykład żołnierza i obiecujący nowe życie, miłość i tak dalej. Kończyło się na tym, że panie się pozadłużały na kilkaset tysięcy złotych, a pan nigdy nie przyjechał. Także to się też dzieje. Nie dajcie się zmanipulować i oszukać. Następnie chciałabym... Aha, wracamy do tematu tego odbierania korespondencji z sądu i innych instytucji. Tak jak już powiedziałam, jeśli mamy postępowanie sądowe i Państwo nie odbieracie tej korespondencji, ona w aktach sprawy jest skutkiem doręczenia. Można to wprawdzie potem odkręcić, ale nie jest to takie proste i Państwo będziecie musieli wykazać, że na przykład mieszkaliście pod innym adresem, bo to też się zdarza, że wierzyciele wskazują stary adres właśnie celowo, żeby dłużnik nie podjął skutecznej obrony. Zapoznawanie się z korespondencją, podejmowanie działań w związku z tą korespondencją. Zwrócić się o pomoc do jakiejś podmiotu, czy to adwokata, czy radcy prawnego. Nawet w sytuacji, gdy nie braliśmy kredytu pożyczki, też tutaj chcę zwrócić uwagę, że też mi się zdarzyło, że pani została wezwana do zapłaty zaliczki za pana, z którym nie miała nic wspólnego, a wierzyciel twierdził, że jest bratem tego pana, który umarł na drugim końcu Polski i jest w kręgu spadkobierców ustawowych i ponosi z tytułu jego zobowiązań długów, ponosi tę odpowiedzialność. Więc tak jak mówię, jeśli pani by nie odbierała tej korespondencji, to nie byłybyśmy w stanie podjąć skutecznej jej obrony i pani by miała prawdopodobnie w niedługim czasie komornika. Podsumowując, czego unikać, aby się niepotrzebnie zadłużać? Nie wstydzić się, kiedy już Państwo dacie się zmanipulować. I to naprawdę nie są odosobnione przypadki kupowania pościeli za 5 tysięcy czy garnków za 20. Po prostu mówcie o tym. Jeśli boicie się przyznać rodzinie, zwróćcie się o pomoc do mnie na przykład, tak? Czy do, zaraz tutaj pokażę też inne możliwości. Nie zamiatać tematu pod dywan, działać od razu, mówić. Bo tylko wtedy możecie Państwo swoją sytuację zmienić i ją uniknąć większych kłopotów, zadłużeń i zaoszczędzić mimo wszystko. Gdzie możemy zwrócić się o pomoc? Do adwokata, radcy prawnego, o, rozjechało mi się. Policji. Mamy w Bieczu w budynku ośrodka przy tysiąclecia punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Tam nie trzeba płacić. A przy okazji, bo tutaj znajomi też radcowie adwokaci prosili, żeby zwróciła uwagę, my nie jesteśmy naprawdę drodzy. Porada prawna kosztuje 100-200 zł, a może uniknąć kosztów sądowych czy dochodzenia wierzytelności kilkunastokrotnie wyższych, więc to jest inwestycja. W Gorlicach na ulicy Wieckiej 3, to jest starostwo, mamy powiatowego rzecznika praw konsumenta, do których też Państwo z tymi problemami, które tutaj poruszyłam, możecie się zwrócić i otrzymacie nieodpłatną pomoc. Przy okazji jakby mojej działalności sądowej, co należy zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty nakazu zapłaty wyroku? Patrzę na czas, ale nikt mi jeszcze nie mówi, że kończyła, więc jeszcze mogę kontynuować. Można podjąć skuteczną obronę swych praw. Można kwestionować ważność umowy, wysokość zobowiązania. Też Państwo mają z doświadczenia zawodowego, te nakazy zapłaty z parabanków, może tu sprzedam jakby mój sposób pracy, ale po
pierwsze, przeważnie są przedawnione, na zasadzie uda się albo się nie uda i ktoś nie podejmie rękawicy, ale również są często sprzedane na rzecz innych podmiotów dochodzących z wierzytelności. I dla mnie to jest bardzo prosta praca, żeby potem taką sprzedaż wierzytelności i odpowiedzialność wobec państwa, wobec tego podmiotu kwestionować. Można wygrać w sądzie również w takich sprawach, nie są to sprawy przegrane. Najważniejsze informacje podsumowując, moim zdaniem, nie chodzić na pokazy nakierowane, aby wcisnąć nam coś w cenie kilkukrotnie wyższej niż ma wartość. Telefony oferujące umowy lub negocjujące odkładać. Zwracać się o pomoc, jak nie do rodziny, to do profesjonalistów, a przede wszystkim, to też z doświadczenia mojego zawodu, nie wstydzić się i nie czekać do ostatniej chwili. Dobraliśmy do końca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.